Doktor Wojciech Kucharski jest gościem Popołudnia Wnet. Panie doktorze habilitowany. Dzień dobry. Dzień dobry. Uśmiechnął się pan, jak o habilitacji powiedziałem, tak jak uśmiechnął się pan na pytanie o COVID-zie, bo to, co nas teraz dotyczy i w czym żyjemy, to jest COVID i Białoruś. Przeżywa pan to wszystko, co dzieje się na Białorusi? Jak najbardziej. Oba te zresztą wydarzenia, można powiedzieć, że w jakimś sensie mają swoje odzwierciedlenie w powojennej historii Wrocławia, ponieważ chociaż zostały trochę wyparte z pamięci naszego miasta, Wrocław w 1963 roku przeżył wielką epidemię ospy. Dzisiaj o tym nie pamiętamy. Nasi rodzice, dziadkowie pamiętają tą epidemię. Gigantyczne zagrożenie dla miasta. Myślę, że znacznie bardziej poważne niż COVID, choć nie chcę niedocenić obecnej sytuacji epidemicznej. Ale jednak epidemia ospy groziła śmiercią też w bardzo krótkim, szybkim czasie. Przy czym była też, jest generalna różnica między tamtą a tą sytuacją. Po pierwsze, pomijam to, że w 1963 roku Wrocław, Polska była państwem niedemokratycznym, działały całkiem inne procedury, ale na ospę istniała szczepionka. Zaszczepiono ponad 98% populacji miasta w bardzo krótkim czasie. To spowodowało, że ta epidemia została dość szybko opanowana. Zaszczepiono zresztą bardzo dużą część populacji Polski w ogóle. Wrocław został zamknięty wówczas na 3 miesiące. Dzisiaj jeszcze cały czas czekamy na tą, można powiedzieć, najważniejszy środek walki z tą epidemią, czyli szczepionkę. Natomiast Białoruś, to jest właśnie to miejsce, w którym się tutaj we Wrocławiu znajdujemy, zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej. Wydaje mi się, że jesteśmy świadkami, możemy to przeżyć, bo wielu z nas mówi, że urodziło się za późno, żeby doświadczyć tych emocji albo poczuć to, czym jest, czym była Solidarność. To tutaj we Wrocławiu w sierpniu 80 roku się wydarzyło. Dlaczego? Bo Wrocław nie sformułował własnych postulatów. Strajkował dla kogoś. Dzisiaj mamy szansę zrobić podobne gesty właśnie dla kogoś, dla Białorusinów. Trzymamy za nich kciuki. To też jest niesamowita sprawa, że widzimy, że to jest jednak międzyśrodowiskowy ruch. To nie są tylko robotnicy, to nie są tylko intelektualiści, blogerzy czy ludzie kultury, tylko wszyscy. To jest piękne. To tak jak zdarzyło się to w czasie strajku tutaj w zajezdni. Przyjechała Opera Wrocławska i zaśpiewała. Mamy sceny z Mińska, kiedy właśnie z Filharmonii wychodzą ci, którzy śpiewają chóry i śpiewają czy mury, czy ważne dla Białorusinów pieśnie. Ale wróćmy do tych lat 60. 63. rok, zaraza. Rzeczywiście tu można zobaczyć filmy dokumentalne i porównać zachowania wtedy, stroje wtedy i modę wtedy w porównaniu z tą naszą modą. Maseczki były, wszystko było tak jak teraz. Ktoś się włamuje prawdopodobnie teraz do zajęcia. Być może to ktoś, kto chce zobaczyć, jak wygląda po zamknięciu wystawa. Być może tak, być może nie. 63. rok, nastroje we Wrocławiu, jakie są, jakie myśli wśród tych, którzy do Wrocławia przybyli, już w nim mieszkają od 18 albo od kilkunastu lat. W kontekście pandemii ewidentnie jest strach. I to strach wywoływany wydaje mi się w jakby dwoma okolicznościami. Po pierwsze sama kwestia choroby, zresztą w momencie, kiedy została ona ujawniona, a ujawniona została po miesiącu, kiedy już we Wrocławiu ten wirus, kiedy już ta choroba była. Więc to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to że od razu zamknięto miasto, czyli ograniczenia w prawach obywatelskich, ograniczenia w ruchu, w dostępie, w wyjeździe. Wielu ludzi zresztą próbowało uciec z tego miasta, za to były gigantyczne kary. Wszechunoszący się zapach chloraminy, takiego głównego środka dezynfekującego, to zresztą dzisiaj też mamy w każdym samochodzie, każdy w kieszeni ma jakiś płyn dezynfekujący, więc widzimy to, czujemy, pamiętamy. Więc wydaje mi się, że to były takie podstawowe elementy, ale 63 rok to nie jest jeszcze moment, kiedy mieszkańcy Wrocławia, powojenni mieszkańcy Wrocławia, Polacy, którzy tutaj są, tak mi się przynajmniej wydaje, czuli, że są u siebie. To znaczy może dzieci ich, czyli tych, którzy tutaj przybyli w 1945-1946 roku, to może tak, bo oni przeżyli to swoje pierwsze przygody, są w podstawówce, w szkole średniej, ale ci, którzy tutaj przyjechali, a urodzili się na Kresach, w Wielkopolsce, na Mazowszu, bo przecież to nie tylko kresowiacy przyjeżdżają na Dolny Śląsk w 1945 roku i później, myślę, że oni jeszcze czekali, że oni potrzebowali jakiegoś momentu, kiedy ten moment wrastania nastąpił.
moim zdaniem takim pierwszym momentem dla nich jest dopiero sierpień 80 roku. Ale o sierpniu teraz tak. nie rozmawiamy, tylko właśnie o tym myśleniu politycznym, o tym strachu, że tu wrócą Niemcy. Jakie było antidotum na ten strach? Co się wydarzyło? Czy po pierwsze też zobaczmy, że Wrocław lat 60. w epoce Gomułki jest miastem niezwykle rozwijającym się. To trzeba dostrzec w bardzo wielu aspektach. W obszarze nauki, uniwersytet, środowisko akademickie bardzo mocno się rozwija. Mamy tutaj wrocławską szkołę chemii, mamy wybitnych matematyków, kapitalnych lekarzy, na przykład profesor Wiktor Bross, który przeprowadza pierwsze operacje z krążeniem pozaustrojowym na sercu, próby przeszczepu nerek, więc coś niezwykłego. Kultura. We Wrocławiu, do Wrocławia przyjeżdża Tadeusz Różewicz. Tutaj powstaje Teatr Grotowskiego, funkcjonuje Teatr Tomaszewskiego. Festiwale w Bratysławie Kantas uruchomiona w 66 roku, jazz nad Odrą, więc jest to niezwykle rozwijające się miasto, dynamiczne. Ale jest to miasto z pewną trudnością z przeszłości. Po pierwsze z niemieckim dziedzictwem. W latach 40. to niemieckie dziedzictwo było całkowicie wypierane, wycierane. Skuwano niemieckie napisy, zmieniano niemieckie nazwy ulic. Zapominano o tym, że Wrocław przez kilkaset lat był częścią niemieckiego świata kulturowego. To był też pewien istotny problem dla mieszkańców Wrocławia, to poczucie tymczasowości. Z czego ono wynikało? Z tego, że granica polsko-niemiecka nie była uznawana w przestrzeni międzynarodowej. Nie była uznawana w przestrzeni międzynarodowej, bo w Poczdamie podjęto decyzję o zmianie granic, ale nie podjęto ostatecznych rozstrzygnięć. I de facto czekano na to rozstrzygnięcie początkowo na traktat pokojowy. Zadaję zawsze swoim studentom pytanie, kiedy podpisano traktat pokojowy z Niemcami po II wojnie światowej? Odpowiedź brzmi? Nigdy. I to jest ten problem. I stąd czekano de facto do rozstrzygnięcia bilateralnego między Polską a Niemcami. W 50 roku podpisano układ Zgorzelecki, ale NRD między Polską a NRD, ale NRD nie było uznawane przez część państw i ten układ graniczny, który ustanawiał tą, czy uznawał tą granicę, nie został przyjęty przez środowisko międzynarodowe. Oczekiwano, że Niemcy Zachodnie, dopiero ta decyzja ze strony RFN mogłaby tą kwestię rozstrzygnąć. Ale droga do tego, żeby takie decyzje polityczne zapadła, była, jak się okazuje, przez działania oddolne, działania, można powiedzieć, wariatów pojednania polsko-niemieckiego, w której bardzo dużą rolę odegrał Kościół rzymskokatolicki, katolicy i protestanci, intelektualiści po jednej i po drugiej stronie. Mamy kilka przepięknych przykładów w tej historii, które warto tutaj przytoczyć, bo gdy Polacy żyją odpowiedzialnością Niemiec za II wojnę światową. W każdej polskiej rodzinie jest pamięć o II wojnie. W każdej polskiej rodzinie jest pamięć o obozach koncentracyjnych. To po drugiej stronie Niemcy żyją przesiedleniami. Traumie, tragedii tych ludzi, milionów Niemców, którzy musieli zostać zmuszeni do opuszczenia swoich stron rodzinnych i jednocześnie wypieranie odpowiedzialności za II wojnę. Niemcy bardzo w pierwszych powojennych latach też trochę sami siebie definiowali jako ofiary nazizmu. I to stąd było bardzo trudno przyjąć na siebie tą odpowiedzialność. Ale pojawiały się takie osoby jak arcybiskup Julius Dipfner, który w 60 roku w kazaniu na święto świętej Jadwigi mówi o odpowiedzialności niemieckiej za II wojnę światową. Jak ksiądz Kurt Reuter, który nawet był podczas wojny aresztowany przez gestapo, organizuje wielką akcję wysyłki z Niemiec książek religijnych do Polski, bo w Polsce nie można drukować tych książek. Powstaje akcja Zyne Zeichen, Pax Christi po stronie niemieckiej, organizacje, które za cele sobie stawiają pojednanie z Polską. A po polskiej stronie jest taka postać Bolesław Kominek, Ślązak, który pochodzi z Górnego Śląska, który w rodzinie urodził się jeszcze pod zaborami, ale rodzinie o niezwykłych polskich tradycjach. Definiuje się jako ta rodzina jako Polska. Studiuje w Krakowie. Następnie wyjeżdża do Paryża, gdzie robi doktorat. A po II wojnie światowej zostaje administratorem apostolskim Opolszczyzny, a w 56 roku zostaje skierowany jako biskup do Wrocławia. Doskonale zna niemiecki, doskonale zna francuski. Jest niezwykle inteligentnym, oczytanym człowiekiem o szerokich horyzontach. I nawiązuje kontakty z tymi ludźmi także po drugiej stronie granicy. To od razu owocuje bardzo takimi pierwszymi zmianami w myśleniu jednych o drugich. Istotnym też kontekstem tutaj dla podejmowania działań, szczególnie przez Kościół rzymskokatolicki, jest Sobór Watykański II, który stwarza okazję spotykania się tych ludzi. Bo ci biskupi w Polsce i w Niemczech się nie znają. Oni się nigdy nie spotykali. Spotykają się na soborze, mają wspólne tematy. Ale też
bardzo istotnym tematem jest granica na Odrzejnysie. Dlaczego ona dla kościoła niemieckiego i polskiego jest ważna? Otóż zmieniono granicę de facto, choć jeszcze nie de jure, prawda? Czekamy na traktat pokojowy, czekamy na układ graniczny. Ale pod względem kościelnym cała ta część ziemie zachodniej północy należą do niemieckiego kościoła. W Annuario Pontificio, w roczniku papieskim, wymieniane są w części Niemcy, mimo tego, że są tu polscy biskupi, mimo tego, że są tu polscy kapłani i polscy wierni. Z perspektywy Niemiec, niemieccy biskupi zachowują się bardzo ostrożnie. No, Stolica Apostolska nie podejmuje decyzji, to my nic nie chcemy. Polscy biskupi mówią, jak to? Tu jest polski kościół. Kominek dostrzega, że tylko pojednanie z Niemcami, tylko zmiana w sposobie myślenia Niemiec daje szansę na te decyzje polityczne, administracyjne. I podejmuje właśnie pierwsze kroki, pierwsze działania. Dla Wrocławia jest to niezwykle ważne, bo jeśli zadajemy sobie pytanie, co Wrocław dał Europie i światu, co jest dziedzictwem powojennej historii Polski, takim ważnym, oświatowym formacie, to jest to bez wątpienia orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Jest to zbudowanie pewnego modelu pojednania z Niemcami, który przekracza takie proste nasze granice, powiedzmy sobie to szczerze, który był niezrozumiały dla ówczesnych mieszkańców Wrocławia. I Polski bardzo często. I Polski też. Dlaczego też tak się dzieje? Orędzie bardzo często redukowane do tego jednego słynnego zdania: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Przypomnijmy, mówią to polscy biskupi, reprezentanci narodu ofiar. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Mówią do biskupów niemieckich, trochę reprezentantów narodu, który był najeźdźcą na Polskę w okresie II wojny światowej. Niemców, którzy dokonali Holokaustu, prawda? Tam pojawia się też to zdanie: prosimy o przebaczenie. Nikt nie jest bez winy, nikt nie jest bez grzechu. To jest niezwykle chrześcijańskie. Dla Polaków w 1965 roku było bardzo trudno to zrozumieć, bo nawet jeśli z trudem było, można powiedzieć, my Niemców za coś, my im wybaczamy, dobrze, no w porządku, ale mamy ich za coś przepraszać? To było niezrozumiałe. Natomiast to nie jest tylko to jedno zdanie. Orędzie ma 18 stron. To jest wykład tysiącletnich relacji między Polską a Niemcami. Dlaczego on jest ważny? On jest ważny dlatego, że on pokazuje całkiem inny sposób mówienia o tych relacjach. Po II wojnie światowej komunistyczna propaganda budowała obraz odwiecznej wrogości między Polską a Niemcami. Niemiec, odwieczny wróg Polski. Słowo Niemiec, Niemcy w latach 40. pisano małą literą. To była wręcz, prawda, pogarda dla tego narodu, dla tych ludzi. A tu Kominek pokazuje, są momenty złe, ale są momenty pozytywne. Mamy Świętą Jadwigę Śląską, mamy kolonizację na prawie niemieckim, mamy lokację miast, mamy Widztwosza w Krakowie. Były bardzo pozytywne też momenty. Mamy wielu świętych, mamy zakony, które tutaj przybywają, więc te relacje nie są skazane na wrogość. Obalenie pierwszego istotnego, można powiedzieć, dominującego takiego paradygmatu w narracji historycznej komunistów. Druga kwestia. Biskupi wchodzą w obszar międzynarodowy. W jakim sensie? Doprowadzają do zmiany w myśleniu politycznym po drugiej stronie granicy. Czyli łamią monopol partii na stosunki międzynarodowe. No to jest coś, co Gomułka absolutnie nie mógł zaakceptować, mimo tego, że problem granicy był dla niego jednym z fundamentalnych problemów. I trzecia kwestia. Biskupi nie uznają żelaznej kurtyny. Dlaczego? Istnieją dwa państwa niemieckie, NRD i RFN, a biskupi piszą do jednych Niemców. Jakby nie było dwóch państw, jakby były jedne Niemcy. To jest orędzie nie do biskupów NRD i RFN, tylko to jest orędzie do biskupów niemieckich. W podtekście to jest orędzie do wszystkich Niemców. Więc to jest bardzo ważne. W tym sensie to orędzie przełamywało takie trzy istotne kwestie. A druga istotna sprawa to jest to, że to był model pojednania oparty na prawdzie. Powiedzmy sobie, jak jest. Powiedzmy, co nas boli, bo biskupi tam piszą. Druga wojna światowa jest niezwykłą raną w polskim narodzie. I za tą ranę odpowiedzialni są Niemcy. W orędziu zresztą też uczciwie trzeba powiedzieć, biskupi po raz pierwszy mówią o niemieckim oporze, o organizacjach niemieckich antyhitlerowskich. To jest też dla Niemców bardzo ważne, że to dziś jest dostrzeżone. Ale jednak mówią, to jest coś, co nas niezwykle boli. Wy musicie to zrozumieć. Więc pojednanie oparte na prawdzie. A jak pan dzisiaj patrzy na relacje polsko-niemieckie i na sprawę reparacji wojennych? Czy po pierwsze, myśmy kiedyś zrobili taką wystawę Pojednanie Versöhnung in Progress, bo wydawało się, że w 1989 roku msza w Krzyżowej to jest kolejny piękny gest, Kohl, Mazowiecki, pocałunek pokoju, dokonało się, jesteśmy pojednani, Polacy, Niemcy, najlepsi przyjaciele, sąsiedzi. Nie, to się nie dokonało, to się w każdym roku, w każdej dekadzie, w każdym pokoleniu dokonuje. I łatwo zapomnieć,
że to się udało. Łatwo wrócić do starych resentymentów, do stereotypów, które są po polskiej, niemieckiej stronie. Trzeba nad tym cały czas pracować. Nie jest źle, możemy powiedzieć. Nie wracamy do takiego bardzo złego postrzegania jednej i drugiej strony, jak było w latach 40. czy 50., ale odżywają też te emocje bardzo negatywne po jednej i po drugiej stronie. Odnośnie reparacji wojennych, to jest też pewien temat, ja się na tym też naukowo nie znam, natomiast jest to pewien temat, który w okresie powojennym był załatwiany, była próba załatwienia jego. Moja babcia, mam osobistą historię, mogę o niej opowiedzieć. Była więźniem obozu Auschwitz-Birkenau. Zmarła zanim uruchomiono te działania dające odszkodowanie więźniom. Jej brat, mój wujo-dziadek, dożył tego. Więc w jego punktu widzenia to gdzieś się dokonało. On zresztą, można powiedzieć, że po 89 roku jego postrzeganie Niemiec radykalnie się zmieniło, ale do 89 roku nawet te gesty biskupów, mimo tego, że to był bardzo wierzący człowiek, nie były dla niego zrozumiałe. To było bardzo, bardzo trudne. Stąd musiał dokonać się gigantyczny proces w myśleniu ludzi, aby to zmienić. Dam też przykład, jeśli mogę, jeden istotny, statystyczny. Dlaczego orędzie też miało to znaczenie? Orędzie jest podpisane w 65 roku. W 67 roku, gdy prowadzono badanie opinii publicznej w Niemczech wśród wypędzonych, tak zwanych wypędzonych, czyli Niemców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia tych swoich stron rodzinnych, które znalazły się w granicach Polski, odsetek osób akceptujących granice na Odrzejny się wzrósł z 25% do 47%. To pokazuje, że w ciągu 2 lat ten proces zmiany w myśleniu się gdzieś dokonał. O czym z pasją powiedział dr Wojciech Kucharski. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję bardzo.